Barreto. Podanie do Di Michele. Kapitalna akcja Udinese. 1-1. Tevez. Do Kaki. Świetne zagranie. Kaka 2-0. Martins ponownie ucieka obrońcą Milanu. Dośrodkowanie. Cruz. 2-1 Inter. Andrea Pirlo. Co za gol w takim momencie. 2-2. Dzień dobry, z tej strony Kral FC i zapraszam na odcinek AC Milanem w Revolution Soccer 5 w trybie Master League. W dzisiejszym odcinku czekają nas półfinały Ligi Mistrzów z Arsenalem, no i pomiędzy nimi czeka nas starcie ligowe z Chievo Verona. Powoli zbliżamy się do końca zarówno tego sezonu, jak i tej serii. Planuję w następnym odcinku zrobić live'a z wszystkimi meczami do końca sezonu. Na pewno jest ich przynajmniej 5. Mam nadzieję, że będzie i również szósty ten mecz finałowy z Arsenalem. Przepraszam, z Arsenalem. Na pewno nie z Arsenalem, tylko z Realem bądź Juventusem. No ale żeby znaleźć się w finale Ligi Mistrzów, no to najpierw trzeba pokonać Arsenal. Że przejdźmy sobie do pierwszego starcia z kanonierami. Gramy jeszcze na Highbury. Był to ostatni sezon Arsenalu rozgrywany na tym właśnie stadionie. Już w kolejnej kampanii The Gunners przeniesie się na Emirates Stadium. No i cóż, spójrzmy na skład Arsenalu. Lehmann, Cygan, Campbell, Lauren, Ashley Cole jeszcze w Arsenalu, Duro, Pires, Ljungberg, R. Smith, to akurat nie ma pojęcia, kto to jest. No ale atak Bergkamp i Array. Też fenomenalna paczka wtedy. Okej, okay, myślę, że to będzie nasz skład na pierwsze starcie z Arsenalem. No to zaczynamy półfinały Ligi Mistrzów. Oj, Dziuru już ma sytuację, Dida. Na szczęście w porę reaguje. My przystępujemy do półfinału po wyeliminowaniu obrońcy tytułu Barcelony, natomiast Arsenal wyeliminował w ćwierćfinale naszego rywala za miedzy, czyli Inter Mediolan. Szukamy tych rozpadłych podań, bo widzę, że mamy sporo miejsca, żeby je przeprowadzać, więc jeśli dalej tak to będzie wyglądało, to mi się wydaje, że któreś w końcu podanie trafi do adresata, a tym razem świetna piłka do Auriego. Auri dośrodkowanie, to jest Bergkamp nad bramką. Zagranie do Auriego, Ryana Smitha. Dida wychodzi z bramki. Auri podcinka. 1-0 Arsenal. Świetne wykończenie Francuza. Kapitalna też asysta Ryana Smitha. Dida nie zdążył w porę, aby uprzedzić Francuza. No i Arsenal jest na prowadzeniu. Kaka do Teveza. Argentyńczyk ma teraz troszkę więcej miejsca. Carlos Tevez broni Lehmann. Dobry jednak pressing. Kaka do Teveza. Ten znowu ma trochę więcej miejsca. Tevez! Kapitalne wykończenie. 1-1. Świetny gol Teveza. Tym
razem podanie proste padłe przeszło linię obrony. Carlos Tevez kapitalnie wykończył cały ten atak Milanu. Wyrównujemy stan tego spotkania. Lumbert, kapitalne podanie do Piresa. Lecz Dida na przedpolu świetnie się spisuje. I w taki oto sposób kończymy pierwszą połowę. Obie drużyny strzeliły po jednej bramce. W początku przeważał Arsenal, lecz końcówka należała już do graczy Milanu. Gilardino teraz wypuszcza Teveza, ten ma sporo miejsca. Na pewno nie ma spalonego, bo Argentyńczyk był jeszcze na własnej połowie w momencie podania. Tevez! Obok bramki. Ale tutaj była kapitalna interwencja Lemana. Rosycki do Gilardino. Dzisiaj nie widzimy Gilardino dość często przy piłce. Ten zagrywa do Teveza, świetne podanie. Tevez! 2-1! Świetny mecz Teveza. Ale również podanie Gilardino kapitalne. Ta dwójka bardzo dobrze rozumie się na boisku. Dobrze, czas na zmianę. Za Pirlo wejdzie Ambrosini i za Gilardino wejdzie Inzaghi. Inzaghi ma teraz więcej miejsca. Ten zagrywa do Kaki. Kaka 3-1. To już jest świetna zaliczka przed rewanżem. Świetna kontra. Inzaghi zagrywa do Kaki. Brazylijczyk komfortowo wykańcza ten atak. Pires, zagranie do Auriego. Auri, tym razem obok bramki. Francuz zdecydował się na podobne wykończenie jak przy pierwszej bramce. Lecz tym razem pomylił się. Spróbujemy postraszyć Tevezem, bramkarza Arsenalu. Los Tevez nad bramką. Teraz Inzaghi ucieka lewym skrzydłem. Do Teveza. Tevez 4-1. Hat-trick Argentyńczyka. No to jest nas zdecydowanie najlepszy mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. Twierdza Highbury zdobyta. I to w jakim stylu? Koniec tego spotkania. Pierwszy mecz wygrywamy w stosunku 4-1. Druga połowa była naprawdę koncertowa w wykonaniu piłkarzy Milanu. No i mamy świetną zaliczkę przed rewanżem. W drugim półfinale Real Madrid remisuje 1-1 z Juventusem, więc tam sprawa awansu jest jak najbardziej otwarta. A tymczasem przejdźmy do starcia z Kijewo. Tutaj wystawimy sobie drugi garnitur. Takim składem wyjdziemy na mecz z Kijewo. No ten skład to nie jest taki całkowity drugi garnitur. Tutaj jest mieszanka zarówno graczy pierwszego, jak i drugiego składu. Na pewno mamy na tyle jakości, aby móc spokojnie walczyć o zwycięstwo w tym meczu. Tevez faulowany, ale zagrywa do Inzaghiego. Inzaghi. Aj, szukał tam Teveza. Ale to jeszcze nie koniec. I sędzia dyktuje 11.
No, taki kontrowersyjny karny. Tevez strzela na 1-0. Że Argentyńczyk teraz jest na pewno w gazie. Świetne teraz rozegranie. Rosicki, Tevez, 2-0. Podwyższamy to prowadzenie po bardzo ładnej akcji. Tutaj Rosicki znalazł Teveza, a Argentyńczyk w ostatnim czasie jest zabójczo skuteczny. Ciano dośrodkowanie. Dobra interwencja Stama. I kończymy pierwszą połowę. Komfortowe prowadzenie 2-0. Tak właściwie poza tymi bramkami to niewiele się działo na boisku. Tevez, Rosicki. Szymon Toliwo. Piłka do Rosickiego zwrotna. Rosicki z dystansu obok bramki. Oj, teraz Bonfioriego niesamowity. Co za interwencja Seedorfa. O mało co nie sprezentowaliśmy gola naszym rywalom, który mógłby im pomóc w powrocie do gry. Tevez. Och, co za podanie do Inzagiego. Inzaghi broni to goalkeeper Chievo. Ambrosini dośrodkowanie. Dobrze sobie radzą obrońcy Chievo z tym. Tevez! Tym razem to piłka, że bija piłkę niemalże z linii bramkowej. Rosicki znalazł Vieriego tym zagraniem. Vieri do Rosickiego. Broni to bramkarz Chievo. Dobry dopuszczał Czecha. Montoliwo do Rosickiego. Rosicki kapitalnie urywa się teraz obrońcy. Broni to po raz kolejny goalkeeper Chievo. No tutaj mógł być wynik znacznie wyższy, gdyby nie bramkarz rywali. Co za gol! Co za gol! Tym razem Vieriemu usiadło. Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego. Z prawie 30 metrów. Wow. No, udało się kilka pięknych bramek z rzutów wolnych strzelić w tym sezonie. Koniec spotkania. Był to dość spokojny mecz, w którym komfortowo wygrywamy 3-0. A gdyby nie bramkarz Chievo, no to wynik mógł być jeszcze wyższy. Juventus niestety również wygrywa i również jest to wynik 3-0. Inter pokonuje Monaco, Lyon pokonuje Bordeaux. No a w lidze mamy ciągle 5 punktów straty do Juventusu. Tutaj bez zmian. Nasze statystyki defensywne są porażające, zaledwie 8 straconych goli. No to jest niezła liczba, muszę przyznać. Okej, no czas na rewanżowy mecz z Arsenalem, tym razem na San Siro.
Zaliczkę mamy bardzo fajną, więc mam nadzieję, że przypieczętujemy awans do finału Ligi Mistrzów. Sedor do Szewczenko. Szewczenko broni Lehmann. Pierwsze dośrodkowanie to jest Maldini, ale nie był to celny strzał. Zresztą to też była trudna piłka. Świetna dwójkowa akcja. Marszał. No, błąd Sedorfa, Aurich strzela. Lecz na szczęście nie było to groźne uderzenie dla Didy. Pirlo dośrodkowanie, Kaka nad poprzeczką. Zobaczmy na ten rzut wolny. Auri! Dida broni. Ale to było ciekawe uderzenie. Koniec pierwszej połowy. Jak na razie mamy bezbramkowy remis. Nie było to porywające pierwsze 45 minut. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza w wykonaniu obu zespołów. No Dani Alves, to jeszcze Maldini z dystansu, ale to był kiepski strzał. Rzut rożny dla Arsenalu. Szytkowanie, Audi wygrywa główkę, ale nad poprzeczką. Audi urywa się w obronie Milanu. Faul Jankulowskiego, żółta kartka, ale to będzie tylko rzut wolny. Sedor wraca z kontuzją, więc od razu zmienię go. Prawdopodobnie opuści przez to finał Pucharu Ligi. Wejdzie jeszcze Ambrosini i Rosicki. No mam nadzieję, że na finał Ligi Mistrzów będziemy mieli Holendra z powrotem. Trzeba, teraz Kaka ma więcej miejsca. Kaka, kapitalna akcja, ale broni Lehmann. Szewczenko nad poprzeczką. I koniec tego spotkania. Milan melduje się w finale Ligi Mistrzów. Ten bezbramkowy remis zapewnia nam utrzymanie przewagi z pierwszego spotkania. No i zaraz sprawdzimy, kto będzie naszym rywalem w finale tych rozgrywek. W drugim półfinale Juventus pokonuje Real 1-0, więc finał Ligi Mistrzów rozegramy z Juventusem. To będzie kolejny pojedynek w tym sezonie. Graliśmy również z nimi przecież w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Sobie jeszcze sprawdzę, jak w ogóle wygląda puchar UEFA. Tutaj finał będzie angielski. Aston Villa Chelsea, półfinale Aston Villa pokonała Bayern. Natomiast Chelsea upadała się z Szachtarem Donieck. Okej, na dzisiaj to będzie tyle. Tak jak wspomniałem na początku, w następnym odcinku czeka nas transmisja na żywo z pozostałych spotkań. No i tak, jeśli Ci się podobał ten filmik, to zostaw łapkę w górę. No i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!